natychmiast po oparzeniu. B. Schładzanie powinno trwać do 15 minut lub wystąpienia dreszczy. C. Należy schładzać nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Odpowiedź A. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. B. Schładzanie powinno trwać do 15 minut lub wystąpienia dreszczy. C. Należy schładzać nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Pierwsza pomoc w oparzeniach termicznych polega na zgaszeniu i zdjęciu z oparzonego ubrania. Schładzaniu miejsca oparzenia chłodną wodą lub wilgotnymi kompresami, do 15 minut lub do wystąpienia dreszczy, nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. Oceń procent oparzonej powierzchni ciała według reguły Parkland. Jakie są zasady dotyczące schładzania osoby poparzonej zimną wodą? A. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. B. Schładzanie powinno trwać do 15 minut lub wystąpienia dreszczy. C. Należy schładzać nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Odpowiedź A. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. B. Schładzanie powinno trwać do 15 minut lub wystąpienia dreszczy. C. Należy schładzać nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Pierwsza pomoc w oparzeniach termicznych polega na zgaszeniu i zdjęciu z oparzonego ubrania. Schładzaniu miejsca oparzenia chłodną wodą lub wilgotnymi kompresami, do 15 minut lub do wystąpienia dreszczy, nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. Oceń procent oparzonej powierzchni ciała według reguły Parkland. Jakie są zasady dotyczące schładzania osoby poparzonej zimną wodą? A. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. B. Schładzanie powinno trwać do 15 minut lub wystąpienia dreszczy. C. Należy schładzać nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Odpowiedź A. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. B. Schładzanie powinno trwać do 15 minut lub wystąpienia dreszczy. C. Należy schładzać nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Pierwsza pomoc w oparzeniach termicznych polega na zgaszeniu i zdjęciu z oparzonego ubrania. Schładzaniu miejsca oparzenia chłodną wodą lub wilgotnymi kompresami, do 15 minut lub do wystąpienia dreszczy, nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. Oceń procent oparzonej powierzchni ciała według reguły Parkland. Jakie są zasady dotyczące schładzania osoby poparzonej zimną wodą? A. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. B. Schładzanie powinno trwać do 15 minut lub wystąpienia dreszczy. C. Należy schładzać nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Odpowiedź A. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. B. Schładzanie powinno trwać do 15 minut lub wystąpienia dreszczy. C. Należy schładzać nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Pierwsza pomoc w oparzeniach termicznych polega na zgaszeniu i zdjęciu z oparzonego ubrania. Schładzaniu miejsca oparzenia chłodną wodą lub wilgotnymi kompresami, do 15 minut lub do wystąpienia dreszczy, nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. Oceń procent oparzonej powierzchni ciała według reguły Parkland. Jakie są zasady dotyczące schładzania osoby poparzonej zimną wodą? A. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. B.
Schładzanie powinno trwać do 15 minut lub wystąpienia dreszczy. C. Należy schładzać nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Odpowiedź A. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. B. Schładzanie powinno trwać do 15 minut lub wystąpienia dreszczy. C. Należy schładzać nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Pierwsza pomoc w oparzeniach termicznych polega na zgaszeniu i zdjęciu z oparzonego ubrania. Schładzaniu miejsca oparzenia chłodną wodą lub wilgotnymi kompresami, do 15 minut lub do wystąpienia dreszczy, nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu. Oceń procent oparzonej powierzchni ciała według reguły Parkland.